Statystyka. Nie wiem, czy w ogóle zastanawialiście się, co to słowo oznacza. Statystyka to bardzo szerokie pojęcie. Dotyczy wielu różnych rzeczy, które możemy zrobić z danymi. Statystyka zajmuje się danymi zbieraniem lub gromadzeniem danych, zajmuje się też prezentowaniem tych danych np. w tabelach, na wykresach, albo listach, albo w szeregach danych i zajmuje się również analizowaniem danych. Jest tych tematów dosyć dużo, ale wszystko, czym zajmuje się statystyka, dotyczy w jakiś sposób danych. Statystyka odpowiada na pytania albo stara się opisać, co się dzieje dookoła nas. Mówiąc ogólniej, statystyka mówi nam o otaczającym nas świecie. Statystyka to bardzo szeroka dziedzina wiedzy. Rzecz, która bardzo często pojawia się w statystyce, to pojęcie zmienności. Zmienność w potocznym języku mówi nam, jak bardzo coś się zmienia, jak bardzo jest różnorodne. I to samo zmienność oznacza w statystyce. Oznacza stopień, w jakim poszczególne dane różnią się między sobą, jak bardzo się zmieniają. Zastanówmy się nad pojęciem zmienności na takim przykładzie. Zaczepiamy na ulicy piątkę ludzi i pytamy ich: ile wczoraj zjedli cegieł? Każdy z nich odpowiedziałby, że nie je cegieł, że nawet nie wie, czy to w ogóle możliwe. Odpowiedź pierwszej osoby, wczoraj zjadłem zero cegieł. Następna osoba pewnie też powiedziałaby zero cegieł. Następna, zero cegieł. Czwarta osoba, nie zjadłem żadnej cegły. I piąta, też zero cegieł. No i koniec przepytywania. Zebraliśmy takie dane dotyczące spożycia cegieł przez grupę ludzi spotkaną na ulicy. I to już jest statystyka. Jeżeli wyjdziemy na ulicę i przepytamy grupę ludzi na jakiś konkretny temat, to to już jest statystyka. Ale możemy tej samej grupie pięciu ludzi zadać kolejne pytanie: Na przykład, ile wczoraj zjedli winogron? Pierwsza osoba mogłaby powiedzieć: W ogóle nie jadłem wczoraj winogron, ale druga osoba mogłaby powiedzieć: Ja się żywię wyłącznie winogronami zjadłem wczoraj 235 winogron. Następna osoba mogłaby powiedzieć, że nawet lubi winogrona i że wczoraj zjadła 17 winogron. Następna zjadłaby na przykład 5 winogron, a ostatnia osoba też żywi się wyłącznie winogronami, nawet jeszcze bardziej niż tamta wcześniej i zjadła 318 winogron. Jeżeli spojrzymy teraz na te dwa zbiory danych: jeden zbiór danych to liczba zjedzonych dzień wcześniej cegieł, drugi zbiór danych to liczba zjedzonych winogron. Widać od razu, że w drugim zbiorze zmienność jest o wiele większa. Tutaj właściwie nic się nie zmienia, mamy równo same zera. Tutaj każdy wynik pomiaru zdecydowanie różni się od pozostałych. Widać na tym przykładzie, co oznacza pojęcie zmienności, albo inaczej mówiąc, rozproszenia. W tym drugim zbiorze zmienność jest o wiele większa. Jedną z rzeczy, o której na pewno będziemy dużo opowiadać w statystyce, będzie próba zmierzenia, o ile więcej jest zmienności w jakimś zbiorze danych niż w innym. Jak bardzo rozrzucone są wartości mierzonej cechy. Będziemy chcieli zmienność ubrać w jakieś liczby, żeby można było je porównywać między sobą albo prowadzić na nich jakieś obliczenia. Jak zmierzyć zmienność? Jaką przyjąć miarę rozproszenia? Jest to jedno z najważniejszych wyzwań statystyki. Ale w tym filmie nie będziemy zajmować się miarami rozproszenia mierzonej cechy, będą na ten temat inne filmy. Kiedy zaczniemy poznawać świat statystyki, kiedy nasz umysł zacznie myśleć w sposób statystyczny, zaczniemy zastanawiać się nad narzędziami, jakimi możemy się posługiwać, do czego i jak możemy te narzędzia wykorzystać narzędzia statystyczne jak możemy zbierać dane, jak mierzyć ich zmienność jak znajdować albo obliczać opisujące te dane wskaźniki liczbowe. Jak to robić, żeby takie wskaźniki dobrze reprezentowały badaną przez nas cechę i to, w jaki sposób ona się zmienia? Zaczniemy zadawać pytania statystyczne. Powinniśmy się w związku z tym najpierw zastanowić, co to jest pytanie statystyczne? Jak zadawać w statystyce pytania, żeby miały one sens statystyczny? Na przykład, czy takie pytanie, ile zjadł pan wczoraj cegieł, jest pytaniem statystycznym? Może nie ma ono nic wspólnego ze statystyką. Zacznijmy może od definicji pytania statystycznego. Jakie musi być pytanie, żeby mogło należeć do naszego zestawu narzędzi statystycznych? Można do definicji pytania statystycznego podejść tak. Pytanie statystyczne to takie pytanie, na które odpowiedzi możemy udzielić, posługując się zbiorem danych o określonej zmienności. Żeby odpowiedzieć, musimy zebrać dane, a te dane muszą być różnorodne. Jest to jakaś sensowna definicja pytania statystycznego, ale żeby było lepiej widać, o co chodzi, zastanówmy się nad konkretnymi przykładami takich pytań. Co różni pytanie statystyczne od pytania, które nie jest statystyczne? Popatrzmy na przykłady. Mamy tu sześć pytań. Zachęcam Was, żebyście zatrzymali ten film i zanim zrobimy to wspólnie, pomyśleli sami nad tym, które z tych pytań jest pytaniem statystycznym, a które nie. Na podstawie tej definicji, odpowiadając na które pytania, musimy posługiwać się narzędziami statystycznymi, zbierać dane itd., a przy których pytaniach nie jest to w ogóle potrzebne. Ok, no to po kolei. Pierwsze pytanie: ile waży sadzonka krzewu winogronowego? Sadzonka z definicji nie może być zbyt ciężka, bo jest to małe drzewo albo mały krzew. Drzewa się sadzi, póki są małe i lekkie. Ale zastanówmy się, czy jest to pytanie statystyczne. Albo inaczej, czego potrzebujemy, żeby na to pytanie odpowiedzieć? To proste. Muszę wziąć sadzonkę, położyć ją na wadze i odczytać wynik i go zapisać. I to wszystko. Robiąc to, można powiedzieć, że zbieram dane. Moglibyśmy więc upierać się, że jest to pytanie statystyczne, że musimy zebrać dane, jako je uporządkować, może i tak dalej, ale zbieram tylko jeden wynik. Ważę drzewo, powiedzmy, że waży 1 kg i to wszystko. To nie jest zbiór danych, który ma jakąś zmienność. To jest pojedynczy wynik. Nie może charakteryzować się zmiennością. Żeby coś się zmieniało, muszą być przynajmniej dwa wyniki. Mierzona przez nas cecha musi przynajmniej mieć możliwość zmieniania się. Na przykład ci tutaj nie zjedli ani jednej cegły, nie ma tu żadnej zmienności, same zera, ale przynajmniej teoretycznie była taka możliwość. Ktoś mógłby powiedzieć, tak, ja zjadłem wczoraj trzy sztuki, ale tutaj mamy tylko jeden pomiar. Jeden pomiar nie ma się od czego różnić, ma zerową zmienność. Musiałby się różnić sam od siebie. To nie jest pytanie statystyczne. Zmierzyłem tylko jedną wartość. To za mało. Drugie pytanie: jaka jest średnia liczba samochodów na parkingu w poniedziałkowe poranki? Co musimy zrobić, żeby odpowiedzieć na to pytanie? Musielibyśmy chodzić na ten parking w poniedziałki rano i liczyć samochody. W pierwszy poniedziałkowy poranek naliczylibyśmy na przykład 50 samochodów. Tydzień później zliczylibyśmy powiedzmy 49 samochodów, w kolejny poniedziałek znowu 50, w kolejny na przykład 63. W ten sposób zbieram dane, wielokrotnie badam daną cechę i zapisuję jej wartość. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, muszę jeszcze obliczyć średnią, ale zaczyna się wszystko od zbierania danych i zdecydowanie wśród tych danych może pojawić się jakaś zmienność. Każde zliczanie samochodów co poniedziałek może dać inny wynik. To jest pytanie statystyczne. Następne pytanie: Czy jestem głodny? To bardzo ważne pytanie. Zadajemy je sobie bardzo często. Czasem nawet nasze ciało podpowiada nam bez pytania. No i pewnie muszę się zastanowić, jakie są moje odczucia, wrażenia: czy jestem słaby i tak dalej. Ale zdecydowanie nie pojawi się tutaj zbiór wielu danych o jakiejś zmienności. Albo jestem głodny, albo nie. I koniec odpowiedzi. Gdybyśmy zastanawiali się na przykład, jak zmienia się moje wrażenie głodu w skali wielu dni, gdybyśmy skonstruowali jakąś skalę mierzenia głodu, to może byłoby to pytanie bardziej statystyczne. Ale proste pytanie, czy jestem głodny, na które odpowiadamy tak albo nie, nie jest pytaniem statystycznym. Żeby na nie odpowiedzieć, nie musimy zbierać żadnych danych, które mają jakąś zmienność. Następne: ile zębów ma moja mama? Żeby na to odpowiedzieć, muszę odwiedzić moją mamę, poprosić ją, żeby otworzyła buzię i policzyć jej zęby. Może doliczę się na przykład 30 zębów. To pytanie podobne jest do pierwszego pytania, ile waży sadzonka. Muszę zmierzyć jedną rzecz, ale jeden pomiar nie może charakteryzować się żadną zmiennością, czyli do odpowiedzi na to pytanie nie musimy zbierać danych w sensie statystycznym. To również nie jest pytanie statystyczne. Gdybym zapytał, ile zębów ma średnio jedna mama spośród wszystkich mam, które znam, albo na przykład jaki jest zakres liczby zębów wśród wszystkich mam, które znam, to to by było pytanie statystyczne. Ale jedna liczba to za mało, jak na pytanie statystyczne. Następne, ile czasu członkowie mojej rodziny spędzają rocznie na jedzeniu? No i jeszcze raz, co muszę zrobić? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musiałbym pójść, poobserwować albo przepytać członków mojej rodziny: mamę, żonę, dzieci, wujków, ciotki itd. Zapytałbym, ile jedzą każdego dnia roku. Potem wartości ze wszystkich dni dodałbym do siebie. Powiedzmy, że członek mojej rodziny oznaczony literą A przeznaczył na jedzenie w ciągu roku 813 godzin. Członek rodziny B jadł przez 732 godziny w roku. I jak widzicie, pomysł polega na tym, żeby zbierać kolejne dane, dokonywać kolejnych pomiarów, sprawdzać kolejnych członków rodziny, i na pewno wśród tych zebranych danych będzie jakaś zmienność. Można też sprawdzić, jak te dane będą się zmieniać z roku na rok w kolejnych latach. Osoba A pewnie w kolejnym roku będzie jadła inną liczbę godzin. Na pewno, odpowiadając na to pytanie, musimy zebrać dane charakteryzujące się jakąś zmiennością to na pewno jest pytanie statystyczne. I ostatnie pytanie: ile razy oglądałem Wojny Gwiezdne? To pytanie jest podobne do tego, ile zębów ma moja mama i do tego, ile waży moja sadzonka. Wystarczy, że zliczę, ile razy oglądałem Gwiezdne Wojny, może na przykład okaże się, że oglądałem 7 razy, to znowu jest tylko jedna wartość za mało, żeby pojawiła się tu jakaś zmienność. Gdybym zapytał, ile razy średnio oglądał Gwiezdne Wojny każdy z moich współpracowników, to do odpowiedzi na takie pytanie musiałbym zbierać dane. Miałyby one jakąś zmienność. Pytałbym każdego z moich współpracowników i na pewno odpowiedzi różniłyby się między sobą. Ale takie pytanie, na które odpowiadamy jedną liczbą, ile razy oglądałem, i odpowiedź brzmi 7, nie jest pytaniem statystycznym. Mam nadzieję, że pokazuje wam to znaczenie zmienności w statystyce i tego, co to jest pytanie statystyczne, a co nie.